Znajdujemy się w stacji badawczo-doświadczalnej firmy Boryna w Starych Olszynach. W tym obiekcie już 30 lipca zostanie zorganizowany projekt Berytech, w którym, drogi plantatorze, będziesz mógł uczestniczyć, będziesz mógł oglądać kolekcję 15 odmian truskawek powtarzających owocowanie, które tutaj są zlokalizowane. Aktualnie rośliny kwitną. Również widać zawiązki owocowe. Dlatego chciałem dzisiaj powiedzieć o dwóch produktach, które tutaj w projekcie Berytech są stosowane i które rekomenduję również do aplikacji dolistnej w uprawie truskawek w matach kokosowych, w tunelach foliowych, tak jak to tutaj jest zlokalizowane w stacji doświadczalno-badawczej. Pierwszym z produktów, jaki chciałbym omówić, jest to produkt krzemowy. Jest to nawóz krzemowo-potasowy, Potasil plus krzem, który w swoim składzie zawiera 20% krzemu w przeliczeniu na SiO2, 12% potasu K2O i małą 3% zawartość azotu w formie mocznikowej. Przede wszystkim ten nawóz stosujemy, aby rośliny były odporne na warunki szczególnie wysokich temperatur, jak i niskich temperatur. Jak pokazują badania prowadzone z produktem krzemowym, z krzemem jako pierwiastkiem korzystnym, wpływa on bardzo pozytywnie na rośliny. Odporność również przeciwko szkodnikom jest tutaj dość istotna, ponieważ tu, gdzie były regularne zabiegi wykonywane krzemem, szkodniki mniej chcą takie rośliny zasiedlać, mniej chcą na nich żerować. Dlaczego? Dlatego, że krzem pomiędzy kutikulą a epidermą buduje dodatkową warstewkę, która jest pewną barierą, pewnym ograniczeniem dla szkodników i raczej, jak mogą, szukają sobie obiektów, szukają sobie roślin, gdzie tej dodatkowej krzemowej warstewki nie ma. Ale krzem, drogi plantatorze, to przede wszystkim jędrność i trwałość pozbiorcza truskawek. Preparat Potasil plus krzem stosowany regularnie, co 7 dni w dawce 2-3 litry na hektar w uprawie truskawek właśnie w pojemnikach, w badaniach, które były prowadzone, wykazywał bardzo fajną poprawę trwałości pozbiorczej owoców. Ten shelf life, który jest tak ważny, szczególnie dla owoców, które są sprzedawane do sieci handlowych, do marketów, jest tak bardzo istotny. Ci odbiorcy szczególną uwagę przywiązują właśnie do jakości i trwałości pozbiorczej truskawek. Dlatego regularne wykonywanie od momentu kwitnienia, w czasie owocowania, wzrostu owoców i w czasie zbioru, pomiędzy zbiorami zabiegów dolistnych nawozem Potasil plus krzem realnie przyczynia się do tego, że trwałość i jakość owoców jest lepsza, że owoc jest bardziej trwalszy i tym samym atrakcyjniejszy dla odbiorcy. Drugim bardzo ważnym pierwiastkiem, wpisującym się w strategię trwałości pozbiorczej, jest wapń. O wapniu w zabiegach dolistnych zapominać nie powinniśmy. Po kwitnieniu, w czasie owocowania, w czasie zbioru, pomiędzy zbiorami, nawozy wapniowe dolistnie powinny być aplikowane. W firmie Calfert mamy dwa takie rozwiązania. Pierwsze, zawierające chlorek wapnia z mikroelementami, manganem i cynkiem, wzbogacony dodatkowymi związkami organicznymi, które poprawiają przyswajanie wapnia i mikroelementów. Tym produktem, o którym mowa, jest Wapno Mix Mikro. Stosujemy go dolistnie w dawce od 3 do 6 litrów. Jeżeli mamy końcówkę kwitnienia, rekomenduję niższą z zalecanych dawek, czyli około 3-4 litrów. Jeżeli jesteśmy pomiędzy zbiorami, możemy tą dawkę stosować 5-6 litrów na hektar. Wapno Mix Mikro jest prostym rozwiązaniem, jest rozwiązaniem, które rekomendujemy dla plantatorów zarówno truskawek uprawianych w matach kokosowych, ale przede wszystkim uprawianych również w glebie w sposób klasyczny. I drugim nawozem wapniowym w naszym składzie, nawozem też unikatowym na polskim rynku, jest Kali w Kalcium. Kali w Kalcium jest nawozem, który został wdrożone tutaj, w rejonie Czerwińska nad Wisłą, gdzie plantatorzy, sięgając po ten produkt, sami widzieli efekty jego działania, sami widzieli, że truskawki są sztywniejsze, jak to określali w rozmowie z nami. Truskawki są trwalsze, są jędrniejsze. Przez to ich odbiorcy z takiego towaru byli bardziej zadowoleni. Kali w Kalcium stosujemy również w zabiegach nawożenia pozakorzeniowego, również w uprawach w otwartym polu, jak i w tunelu w matach kokosowych. Te dwa, w zasadzie trzy produkty, ale dwa bardzo ważne pierwiastki dla jakości i trwałości pozbiorczej truskawek chciałbym, aby
zostały przez Ciebie, drogi plantatorze, zapamiętane. Chciałbym, abyś sięgał regularnie, to znaczy co 5-10 dni w zabiegach nawożenia dolistnego, w okresie od końca kwitnienia do końca zbiorów, po te rozwiązania, aby owoce, które produkujesz, które dostarcza swoim klientom, czy to odbiorcy bezpośredniemu, czy to pośrednikowi, czy to do sieci handlowych, były jak najwyższej jakości, a ta trwałość, która wychodzi z Twojego gospodarstwa, te owoce, które wyjeżdżają od Ciebie, również tą trwałość miały jak najlepszą, gdy będą obecne na półce sklepowej i gdy będą wędrowały do osób, które będą truskawki konsumować. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego materiału, za obejrzenie tego filmu. Jeśli masz pytania, zachęcam do ich zadania. Poniżej znajduje się stopka, który jest numer telefonu, adres mailowy. Życzę miłego dnia.